Ta podyktowana bolesnym doświadczeniem przestroga Kościeleckiego sprawdziła się już za rok, kiedy Grubiński, nie mogąc uiścić wysokiej opłaty dzierżawnej, zmuszony był na sezon 1902-1903 powrócić do o połowę mniejszej Wiktorii, także będącej własnością prywatną. Dodajmy, że aż do roku 1939, mimo wielu starań, Teatr Łódzki nie otrzymał własnego gmachu. Inna natomiast z postulowanych przez Kościeleckiego reform doczekała się szybkiej realizacji. Oto w sierpniu 1903 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Petersburgu zatwierdziło statut Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Łodzi, PTT. W dziejach teatrów prowincjonalnych w Królestwie Polskim było to wydarzenie bez precedensu i w krótkim czasie, zwłaszcza po roku 1905, skłoniło do naśladownictwa inne miasta. Również w samej Łodzi na wzór PTT zorganizowało się Niemieckie Towarzystwo Teatralne, aby w sposób sformalizowany wesprzeć działalność Stałego Teatru Niemieckiego. Powstanie Polskiego Towarzystwa Teatralnego oznaczało bowiem, że miejscowe społeczeństwo wzięło na siebie odpowiedzialność za egzystencję i program teatru. Ułożenie więc stosunków finansowych między teatrem a jego opiekunami było sprawą zasadniczą i wymagało dobrej woli i taktu z obu stron. Przyszłość pokazała, że nie było to łatwe. Wysokość subwencji zależała przecież od dobrowolnych składek członków towarzystwa, których liczba i zapał malały. Mimo licznych kryzysów PTT działało nieprzerwanie do roku 1921 i ratowało Teatr Łódzki w trudnych chwilach. Pierwszym dyrektorem, który skorzystał z pomocy miłośników sceny, był warszawski literat i dziennikarz Marian Gawalewicz. Jego trzyletnia dyrekcja 1903-1906 przypadła na burzliwe lata rewolucji 1905 roku. W czasie strajku powszechnego teatr musiał zawiesić działalność na wiele tygodni. Zaś w budynku Wiktorii kwaterowało wojsko rosyjskie sprowadzone do stłumienia buntów robotniczych. Właśnie wtedy Polskie Towarzystwo Teatralne pospieszyło z pomocą pieniężną Gawalewiczowi. Choć nie uratowało go od utraty osobistego majątku w wysokości 15 tysięcy rubli. Największym osiągnięciem tej dyrekcji było wprowadzenie na scenę łódzką pozycji zakazywanych dotąd przez cenzurę carską. Takich jak Pentadeusz Mickiewicza, Powrót posła Niemcewicza, pierwszy akt Wesela Wyspiańskiego, Eros i Psyche Żuławskiego, fragmenty Nieboskiej Komedii Krasińskiego, Beatryk z Częczy Słowackiego. Gawalewicz przygotował także obchody 50. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza, podczas których doszło do patriotycznych manifestacji. Wypadki rewolucyjne oraz obowiązujący stan wojenny nie zachęcały do odwiedzania teatru. Wbrew wszelkiemu spodziewaniu, niezmiennym powodzeniem cieszyły się tylko przedstawienia popularne dla robotników, dawane w niedzielne i świąteczne popołudnia po zniżonej cenie. Takie spektakle, zgodnie z charakterem miasta, odbywały się już w końcu XIX wieku. W roku 1898 powstał nawet na Księżym Młynie Teatr Szejblerowski, w którym dla publiczności robotniczej grał co niedzielę zespół Wołowskiego. Pytanie, dla kogo powinien być przeznaczony Teatr Łódzki, nabrało szczególnej aktualności właśnie podczas dyrekcji Gawalewicza. Na wiadomość o zarejestrowaniu Polskiego Towarzystwa Teatralnego recenzent rozwoju Stanisław Łapiński majaczył na jawie, cytuję: w salach koncertów, na widowni teatralnej, na odczytach, w bibliotece publicznej, na wystawach sztuk pięknych zawsze pełno.
cisną się tam nie tylko królowie bawełny i wełny, wiodący rej w mieście, suto opłacani inżynierzy i technicy, przedniejsi eskulapi i luminarze palestry, lecz i cała ta rzesza skromnych pracowników, głodna wrażeń kulturalnych, której zadymiona knajpa i hece w tingtanglach już nie wystarczają. Koniec cytatu. Kiedy w styczniu 1904 roku Gawalewicz otrzymał wreszcie pierwszą miesięczną subwencję, został jednocześnie zobowiązany przez zarząd PTT do organizowania popołudniowych spektakli niedzielnych w Teatrze Wielkim. Pierwsze z takich widowisk odbyło się 17 stycznia 1904 roku. Dla licznie zebranej publiczności odegrano Zaczarowane koło Rydla. Jak zaś ta publiczność przyjmowała sztukę i grę aktorów, entuzjazmował się Łapiński. W jaki sposób bawiła się i z jakim zadowoleniem opuszczała teatr, opisać trudno. Tak też pozostało do końca dyrekcji Gawalewicza. Również jego następca kontynuował przedstawienia popularne w Teatrze Wielkim. Po Gawalewiczu, który z części aktorów łódzkich utworzył Teatr Mały w Warszawie. Dyrekcję Wiktorii objął raz jeszcze Czesław Janowski. Trwała ona 2 lata, od 1906 roku do 1908. I jak poprzednio, nie przyniosła sukcesów artystycznych. Wprawdzie Janowski, naśladując teatry warszawskie, wystawił Lilę Wenedę i Balladynę Słowackiego, Barbarę Radziwiłłównę Felińskiego, Zmartwychwstanie według Tołstoja i Mieszczan Gorkiego, ale zarzucano mu niski poziom wykonania i niedbałość o dekoracje. Jak stwierdziła Scena i Sztuka, w roku 1908 był to powrót do typu teatru per excellence zarobkowego, sprzedażnego i podażnego w towarze najpokupniejszym widowisk dla szerokich, bezkrytycznych mas za cenę abdykacji z wyższego poziomu, z samodzielnego repertuaru, z przygotowania sztuk, z głębszego opracowania ról, z kierunku pedagogicznego dla publiczności i aktorów. Wyjałowienie roli, zniszczenie lepszych, dawniejszych posiewów sztuki.